Widzę go. Idealnie na celowniku. Wziąłeś poprawkę na wiatr? O podpocisku? Tak, pewnie. Strzelaj. Pocisk wbija się perfekcyjnie w cel. Środek tarczy zawieszonej kilkaset stóp dalej, na innym wieżowcu. To takie proste, Dave. Po co mi walka? Każdego mogę tak zdjąć. Możesz, ale to żadna sztuka. Musisz okazać szacunek swojej ofierze. Perseverance part drugi. Witam was, moi drodzy, serdecznie z tej strony Shiro. Witam was w kolejnym odcinku z Perseverance. Tym razem z części drugiej, której już za darmo sobie ograć nie możecie. Niestety tylko część pierwsza jest do waszej dyspozycji za darmo. Ale myślę, że jeżeli chcecie poznać tylko i wyłącznie historię, to jak najbardziej możecie obejrzeć ją sobie tutaj na kanale. Bez zbędnego przedłużania po prostu zaczniemy sobie nową grę. Ta gra może zawierać treści nieodpowiednie dla wszystkich grup wiekowych. Kiedy planujesz morderstwo, noc zwykle jest twoim sprzymierzeńcem. Uczciwi obywatele śpią w łóżkach, tylko nieliczni czuwają. Najłatwiej oszukać alarmy i systemy bezpieczeństwa. Wystarczy odpowiedni sprzęt. Gorzej jest z ludźmi. Tu nie ma miejsca na pomyłkę. Na szczęście jest amunicja podkalibrowa i tłumik, razem nie głośniejsze niż kichnięcie. Mój cel to zimny sukinsyn. Narkotykowy boss, który bezpośrednio odpowiada za śmierć kilku dobrych gliniarzy z Chicago. Pośrednio, dzięki jego chrzczonej mecie, dziesiątkami ginęły bogate dzieciaki z przedmieść. Nie żebym na nimi specjalnie płakała, no ale komuś wyżej bardzo się to nie spodobało. Takie procesy ciągną się latami i nikt nie mógł dać gwarancji, że prawnicy za setki tysięcy dolarów go nie wyciągną. A tak, jeden strzał i po problemie. Upewniłam się, że jest sam. Kochanka leżała związana w mieszkaniu, które kupił na schadzki. Ich małe gniazdko miłości. Żona i dzieci były na Florydzie. Wakacje. Jeden strzał. Pociągnij za spust. Szlak. Zaciął się. Zawsze w najmniej odpowiednim momencie. Został mi tylko nóż. Skrzypnięcie drzwi. Tu nikogo nie powinno być. Sama sprawdziłam. Odwracam się wolno, z duszą na ramieniu. Piątek, 18:05. Przy drodze. Znowu to wspomnienie. Znów tam byłam, w tej cholernej posiadłości. Wydarzenia sprzed lat, żywe jak nigdy. Następną pigułkę. Powinna pomóc, chociaż na chwilę. Leków mam, może na dwa dni. Bez nich jestem bezradna. Nie umiem odganiać koszmarów, a ostatnio wracają coraz częściej. Za każdym razem takie same. Papieros smakuje przyjemnie. To powietrze w Greyville jest rzeźkie, przedsony wonią żywicy. Zupełnie inne od tego, które pamiętam z miasta. Miła odmiana po dusznych parkingach przy autostradzie. Małe, wiejskie miasteczko, uciekająca dziewczyna i ja. Gdybym miała się opisać jednym słowem, byłoby to... łowczyni. Łowca głów na usługach agencji. Od brudnej roboty, której przecież mam na pęczki. Chwilę wcześniej ścigałem na Alasce młodego handlarza narkotykowego, który zapędził się tam aż z Nowego Meksyku. Dziś jednak uznano, że znacznie ważniejsza jest niejaka Jane. Co o niej wiem? Niewiele. Uciekła z laboratorium medycznego. Jakiego? W
ściśle tajne, Karen. Nie musisz wiedzieć. W każdym razie, dziewczyna była na tyle cenna, że wstrzyknięto jej pod skórę lokalizator. Intrygujące. Zwykle do takich badań wybierają ludzi, którym specjalnie nie zależy na życiu, ale dodatkową kasę chętnie przytulą. Ot, w zamian za kilka dni, może tygodni testowania preparatów medycznych, można dostać całkiem sporą sumkę. Idealna okazja dla tych, których życie wyrzuciło z trasy. Z doświadczenia wiem, że zwykle biorą ćpunów, bezdomnych, ofiary losu. Zwykle nie przejmują się nimi specjalnie. Ale z tą jest zupełnie inaczej. Nie dość, że ma nadajnik, to jeszcze ściągnięto mnie, żebym ją wytropiła. Tyle zachodu dla byłej ćpunki? Dziwne. Cóż, nie zamierzam wybrzydzać, skoro pojawiła się okazja, żeby odkupić swoje winy. Jak ci idzie, Karen? Dave, nie powinno go tu być. Nie, jego tu nie ma. Radzę sobie, całkiem w porządku. Pamiętasz, czego cię uczyłem? Tak, pewnie, albo zostaw mi w spokoju. Pamiętamy. Tak, jasne. Pierwsza zasada brzmi... Zawsze miej plan na każdą sytuację. Brawo, panu Stamp. I znikł. Duch z przeszłości, były mentor. Nie było go tu. To tylko moja rozchwiana psychika. Co miałem zrobić? Przypomniał mi o planie. Dlaczego? W jednej chwili Greyville przestaje mi się podobać, a zostało mi jeszcze pół papierosa. Cholera. Kolejne przewidzenie. Oddycham głębiej odżywczym powietrzem lasu. Wygląda, że z moją głową nie jest najlepiej. Bardzo zły prognostyk na dalszą drogę. Te zwidy. Nie mogę się ich pozbyć. Chociaż bardzo, bardzo chcę. Sięgam do bagażnika po lokalizator. W dużym skrócie, urządzenie ma kilka mil zasięgu i pokazuje, jak blisko jest nadajnik. Ot, jedna z licznych zabawek agencji. Przydatny sprzęt. Brzęczenie telefonu wyrywa mnie z letargu. Spoglądam na wyświetlacz komórki. Znajomy numer. Oni. Lepiej odebrać? Chociaż... może... Odbierz. Stamp. Jak postępy? Zlokalizowałem dziewczynę. Zlokalizowałem Jane. Przystępuję do ekstrakcji. Owszem. Kłamie. Ale teraz bardzo potrzebuję tego małego zwycięstwa. Zresztą, cokolwiek się wydarzy, wiem, że dam sobie radę. Świetna robota, Stamp. Potwierdź zabezpieczenie celu i niedługo otrzymasz dalsze instrukcje. Dalsze instrukcje? Chyba zostanę w Greyville nieco dłużej niż sądziłam. Czy mam wszystko? Sprzęt, tożsamości, lokalizator, nóż? Leki. Powinnam je uzupełnić przed wyjazdem. Planowanie, Karen. Pamiętasz pierwszą zasadę? Wstrzyknięcie przywołuje wyświetlacz lokalizatora do życia. Jane gdzieś tu była i zaraz powinna wpaść prosto w moje ręce. Od tego nie będzie ucieczki. Jestem za dobra. Szybka robota i powrót do miasta. Odzyskam pozycję. Potwierdzę, że na Karen Stamp można polegać. Więcej nie zawiodę. Nie ma sensu niepotrzebnie tracić czasu. Przejeżdżam palcem po szturmowym nożu leżącym obok, jak zawsze. Tak, to z jego powodu w mojej głowie pojawia się czasem Dave. I jego cholerne zasady. Dawny nauczyciel, wybawca. Sama gubię się czasem, kim tak naprawdę był dla mnie Dave. Ale wiem, ile mu zawdzięczam. To, co potrafię, gdzie jestem, kim jestem. Wszystko. Długie szkolenie, wyciągnięcie mnie z ulicy.
Cokolwiek we mnie dostrzegł, poświęcił mnóstwo czasu, by zrobić ze mnie swoją kopię. Czy żałuję? Gdybym tylko wtedy nie nawaliła. Ale chyba mam tendencję do rozpieprzania spraw. To nie jest dobra cecha. Niestety. Nóż szturmowy. Ostatni prezent od Dave'a. Sprawność łowcy liczymy w odległości, jaką dzieli nas od celu. Zabić przy pomocy karabinu i lunety potrafi każdy. To były słowa Dave'a, mistrza. Piknięciem odzywa się lokalizator. Jane gdzieś tu jest. Ledwo kilka mil stąd. Nie mogę ją wyczuć. Niemal mogę ją wyczuć, jak pies gończy. Wciskam mocniej gaz do podłogi. Silnik ryczy głośniej. Znów brzęczy dzwonek komórki. Nieznany numer, zastrzeżony. Tego telefonu nikomu nie podawałam. Nie jest to też agencja. Odbierz. Słucham. Karen. Wiesz, dokąd pójdziesz, dziewczyno? O. Prosto do piekła. Tam, gdzie jest twoje miejsce. Nie uciekniesz od prawdy. Doskonale znam ten głos. Należy do osoby, której bałam się najbardziej na świecie. Tak bardzo, że na kostkach i udach wciąż mam ślady po nieudanych próbach ucieczki. Zerkam na historię połączeń. Ani śladu po tej dziwnej rozmowie. Oj, Karen. Piątek, 18.32. Stacja benzynowa. Powoli dojeżdżam na miejsce. Lokalizator pokazuje, że Jane jest gdzieś tutaj. Bardzo blisko. Przede mną rozciąga się stacja paliw. Zaniedbana, zakurzona i obrzydliwie brudna. Wygląda niemal na opuszczoną. Zdrygam się. Właściciel dawno musiał się pogodzić z losem małomiasteczkowego dostawcy ropy. Raczej nie wygląda na to, żeby wiązał z tym miejscem większych nadziei. Tylko co robi tu Jane? Przy dystrybutorze stoi człowiek, który już z daleka wydaje mi się odrażający. Niechlujnie ubranie, cały w plamach, tłuste włosy. Jednym słowem, obleśny. Uważam, że mam oko do detali. I doskonale wiem, że książki nie wolno oceniać po okładce. Hej Lala, masz papierosa? Skończyły mi się. Waham się, ale tylko przez moment. Już częstuję go własnymi, została mi mniej niż połowa. Zaciąga się, kiwa z uznaniem głową. Oj, życie mi ratujesz. Drobiazg. Czekam na właściciela, ale chyba się go nie doczekam. Co tu robisz, Lala? Zwiedzasz? Nie, interesy. A cóż takiego można robić w naszym pięknym Greyville? Nie mów. Sam zgadnę. Tak? Sprzedajesz dywany, ale to tylko przykrywka dla podwójnej agentki. Jak mi idzie? Zamieram. Jak trzaśnięta piorunem. Żart spadł niebezpiecznie blisko celu. Idealnie w punkt. Świetnie. Nikomu nie zdradzę. Niedługo oddam ci fajkę. I odjechał. Cóż, dziwny człowiek. Jego ubranie, sposób bycia. Coś tu jest nie tak. Wygląda na niechlujnego głupka, ale mam wrażenie, jakby to była tylko gra. Pamiętacie, że w pierwszej części była osoba, która miała w razie czego po nas posprzątać, jeżeli nam się nie uda? Wydaje mi się, że to właśnie mogła być ta osoba. Żart z tajnym agentem miał przełamać lody. Normalnych ludzi śmieszą takie rzeczy, ale mnie? Niekoniecznie. Od wejścia rzucają mi się w oczy indiańskie amulety, wiszące w skomplikowanej plątaninie pod sufitem. Czyżby właściciel był miłośnikiem miejscowej historii? Będę musiała zostawić sobie to pytanie na później. Nie widać tu żywego ducha. Ani śladu po Jane. Nikogo nie ma za ladą. Kasy pilnuje tylko tacka na drobne, jeśli ktoś z okolicy wpadłby tutaj na zakupy.
Widzę mnóstwo amunicji, broń na ścianie. Prosto nie mogę się doczekać, żeby poznać tego człowieka. Tymczasem, kwestia mojego celu ciągle pozostaje nierozwiązana. Skoro Jane nie ma tutaj, to przecież... Do stacji dostawiono toalety dla podróżnych. Może tam się ukryła? Muszę to sprawdzić. Jest tu ktoś? Lokalizator pokazuje, że prawie jestem przy Jane, ale nikogo nie widać. Muszę przetrząsnąć to miejsce dokładnie cal po calu. Dziewczyna na pewno tu była. Jeśli nie ma jej teraz, coś musiało po niej zostać. Ale może właściciel powie mi więcej, jak wróci. Chwila. Co tu tak się właściwie stało? To jej krew, czy jakiegoś przypadkowego ćpuna? No i sorki, wybaczcie, ale dzisiaj niestety przerwa za przerwą. Już wracamy. Nie, nikogo innego poza nią nie mogło tu być. Jane, co ty zrobiłaś? Z zewnątrz dobiega szum silnika. Opony chrzęszczą na żwirze, trzaskają drzwiczki, Jezu. Ktoś przyjechał na stację. Mam dosłownie chwilę, ale to powinno wystarczyć, żebym się rozejrzała. Może znajdę tu coś pomocnego. Kosz, buty, szkło, zlew. Uuu, nie ma tłumaczenia. Obrzydlistwo. Kawałki boogers, nie wiem co to znaczy. I włosów. Szczęśliwie odsuwają mnie do dalszej obserwacji. Ale przy tej pracy nie ma zbytnio innego wyjścia. Staram się przezwyciężyć wstręt i ostrożnie nurkuję dłonią uzbrojoną w chustkę na samo dno umywalki. Bingo! Wydarty kawałek skóry, przyczepiony do owalnego urządzenia. Odbiornik sygnału piszczy jak oszalały. Mam przed sobą cholerny lokalizator Jane. Wydłubała go sobie sama. Wiedziała, że będzie ścigana. W tej historii sporo rzeczy nie grało już na starcie, a agencja w swojej łaskawości nie raczyła rozjaśnić mi sytuacji. Plak by to trafił. Misja właśnie się skomplikowała. Kosz. Przykucam przy pojemniku i odgarniam śmiecie na bok. Obok zużytej prezerwatywy. Leżącej tu zdecydowanie za długo. Znajduję podniszczony zeszyt. Ocieram okładkę z brudu. Wygląda zwyczajnie. Prosto. Wesoła różowa mysz szczerząca się z sektorowej okładki. Przypomina mi moje własne dzieciństwo. Zawsze chciałam taki mieć, ale w domu dziecka nie pozwalono na fanaberię. W oczach cnotliwych sióstr zbytki zawsze prowadziły do grzechu. Pod wpływem impulsu otwieram pierwszą stronę. Pismo wygląda chwiejnie, ale mogę odczytać imię właścicielki. Jane. Dalej, na kartkach pojawiają się krótkie wpisy. Opisy leków, lęków. Zachowam ten pamiętnik. Może znajdę chwilę, żeby go później przekartkować. Sytuacja złej zmieniła się na gorszą. Jane wie, że jest ścigana. A ja nie mam pojęcia, gdzie dziewczyna może się teraz kryć. Czego się tak boi? Na razie 1-0 dla mojej ćpunki. Niezbyt optymistyczny rezultat. Hej, co ty tu robisz? Szlak. Mała miasteczkowa glina to ostatnia osoba, na jaką miałem nadzieję trafić. Łazienka we krwi. W dłoni wydłubana resztka nadajnika. No i obca twarz w miasteczku. Mało co grało na moją korzyść. Słyszałam hałas, ale w środku nikogo nie było. I akurat przypadkiem się zdarzyło, że weszłaś? Kłamiesz. Nie. Ta. Nieznajoma. Kłamiesz, ale trudno. Będę miała cię na oku. Jeśli mi się nie spodobasz, wiesz, cele są otwarte. Jesteśmy bardzo gościnni. Może zostaniesz na dłużej? Zabiera nadajnik Jane i wychodzi. Zachowywała się dziwnie, jakby wiedziała więcej niż ja. Glina odjeżdża, ale przed stacją stoi jeszcze jedno auto. Stara, odrapana terenówka. Czyżby pojawił się właściciel przybytku? Za ladą widzę jakiś ruch. Może tym razem dopiszę mi więcej szczęścia.
Znów wchodzę do zapuszczonej stacji. Tym razem ktoś stoi za ladą. Ktoś, kogo raczej szybko nie zapomnę. Wielki, nabity mięśniami sprzedawca. Może i nieco młodszy niż ja, ale czy to kiedykolwiek miało znaczenie? Skrupałabym go, gdyby nie to, że muszę zająć się tą cholerną Jane. Uśmiecha się na mój widok. To dobry znak. Mam lekko czerwoną skórę, amulety na szyi i lśniące czerwone... czarne włosy. Przypomina mi wodzów, o których czytałem jako mała dziewczynka. Hej, jak ci mogę pomóc? Ma miły głos. Niski, spokojny. Kojarzy mi się z miedzianym dzwonem. Jestem tu w interesach, szukam mojej siostry. Szukam siostry. Była tutaj. Jest w kiepskim stanie. Wiem, ale ma tylko mnie. Skąd pomysł, że będzie tu? Greyville to nie jest do końca raj dla turystów. Wcześniej dzwoniła z trasy. Znalazła kurs tutaj. Jest na prochach. Tacy ludzie różnie działają. Ja was przepraszam za moje takie różnorakie pomyłki i tak dalej, ale od piątku choruję. I po prostu jestem po takim 24-godzinnym śnie praktycznie i jeszcze mi się niektóre słowa mylą, więc przepraszam was za to. Masz coś, co to potwierdza? Mam dziennik. Jej dziennik ci wystarczy? Dobra, zabrał ją szeryf godzinę temu. Zapytaj o broń. Widzę, że interesujesz się bronią. Wszystko twoje? Znasz się na tym? Tak. Chciałam wstąpić do policji. Pokażesz? Podaję mi półcalowego gnata. Solidna broń. Idealna do dobicia słonia. Bezużyteczna w strzelaniu precyzyjnym. Odrzut za szybko męczy mięśnie. Ja jednak kiwam z uznaniem głową. Widzę, jak się uśmiecha. Słodki szczeniaczek. Mogłabym dać mu klapsa. Ale jedyne, czego chcę, to dowiedzieć się więcej o Greyville. I chyba jestem na dobrej ścieżce. Fajna rzecz. Naprawdę, mocna i solidna. Prezent to dwójka. Właściwie to całą stację mam po nim. Dopytać go dalej o miasto? Czy już się żegnać? Jane, szeryf, to mnie teraz czeka. Pociągnij za język. Nie wygląda to szczególnie spektakularnie. Interes słabo idzie, co? Greyville umiera. Powoli, bo ludzie są zbyt dumni, żeby się spakować i wyjechać. A ja... Ja mam rodzinny dług. Muszę zostać. Chociaż... To nie ma sensu. Żadnego. Wiesz, kiedy powstała ta baza, ludzie myśleli, że praca wróci. Odkąd zbudowali autostradę. Jest źle. Nie wróciła. Co? Nawet nie można tam sprzątać. I cholernie je ogłowi. Wiesz, jak wracałem na stację, widziałem jednego. Jechał stąd. Dziwne. Dopytaj się o bazę. Mówisz, że są tu naukowcy? Dlaczego? Baza wojskowa. Białe kitle. Ściśle tajne, dziewczyno. Nie puszczają pary z ust, nawet po paru głębszych. Czasem nocą jeżdżą tam ciężarówki. I autobusy z przyciemnionymi szybami. Okej, to jest konkret. Tajne laboratorium, gdzie w sekrecie dostarczano ludzi. Ja ścigam dziewczynę, która uciekła z pilnego ośrodka. Dam głowę, że wiem z jakiego. Dziękuję mu i zabieram się do wyjścia. Zajrzę tu, jak będę wracać. Trzymaj się. Uśmiecha się i podnosi rękę na pożegnanie. Znaleźć i wywieźć. Nie ma czasu na miejscowe ciasteczka. Piątek, 19:07. Samochód Karen. Ruszam dalej, zostawiając za sobą zapyziałą stację. W głowie kłębią mi się tuziny myśli. Wiem, co teraz mam zrobić. Znaleźć biuro szeryfa. Nie powinno być daleko. Myślałam, że z tą dziewczyną pójdzie szybciej. Szczególnie po znalezieniu jej nadajnika. Teraz nie jestem tego taka pewna. Greyville z oddali wygląda na dziurę. Zapyziałą, pozbawioną życia. Umiera, podtruwane przez autostradę.
A jednak jest tu laboratorium. Cholernie je ogłowi ich pomysły. Co badają? Nowe leki? Proszki stymulujące? A może to coś zupełnie innego? Znając życie, i tak się dowiem. Spoglądam na zegarek. Godzina raportu. W końcu mam dobre wiadomości. Zatrzymuję się i zapalam papierosa. To pomoże. Zawsze pomaga. Moi drodzy, ale to by było dzisiaj na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. No i tylko mogę wam powiedzieć tyle, że następne odcinki postaram się, żeby były troszeczkę dłuższe. No dzisiaj nie miałem akurat zbytnio czasu, dodatkowo jeszcze mówię, jestem po chorobie. W trakcie choroby. A chciałbym, żeby te odcinki przynajmniej codziennie jakieś były. No to dla mnie jest troszeczkę ciężkie w niektórych aspektach, no bo nieraz wam tłumaczyłem już, że oprócz tego, że nagrywam wam te odcineczki i tak dalej, to jednak jeszcze pracuję zawodowo. Więc no czasem jest ciężko. Tak czy inaczej, trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach z Perseverance. Trzymajcie się. Hej, hej!